Patrzysz w oczy moje piwne, ze zbytnio masz aktywne i wyglądasz jakbyś chciał mnie zjeść. Weronikę, Małgorzatę i Irenę też przede mną podrywałeś tym systemem. Czy naprawdę do tej pory odpowiedzi na amory żadna mi nie powiedziała? Dzień dobry, Krzysztof Bernard. Krzysztof Bernard, witam. Wiesław Kwinta. Witam Was serdecznie, ale zanim będziemy rozmawiali, to takie drobne intro. Muszę Wam powiedzieć, że wzruszyłem się dzisiaj i to bardzo. Takie trochę prywaty. Rok 1970. Upalne lato, wtedy jeszcze lato było w lecie. Międzyzdroje, amfiteatr i jeden z najpopularniejszych zespołów big beatowych, Czerwono-Czarni. Miałem przyjemność ich zapowiadać, bo zakolegowałem się z kilkoma osobami. Klaudiusz Maga, Heniu Zomerski, Tadek Mróz. Niestety dzisiaj ich już nie ma wśród nas. Myślę, że gdzieś tam na niebiańskich estradach grają, ale pozostała przecież, pozostała muzyka. Przez zespół Czerwono-Czarni przewinęło się mnóstwo znakomitych muzyków i proszę Państwa, jednym z nich jest nasz kolega, jeszcze raz witam Cię serdecznie. Kiedy w tym zespole zacząłeś grać? Proszę mnie nie pytać o daty, po prostu nie pamiętam. Ale jak było? Było fantastycznie. On zawsze tak mało mówi, ja bym musiał za niego mówić. No ale co pamiętasz z tego okresu? Coś musisz pamiętać. No pamiętam na przykład Kołobrzeskie non-stopy. To było... po prostu to jest niezapomniana chwila, ponieważ było tak, że zawsze grał jakiś znany zespół, oprócz tego była dyskoteka, ci ludzie się świetnie bawili, tak jak dzisiaj zresztą. I zdecydowałeś się kontynuować jakby historię zespołu Czerwono-Czarni. Pomyślałem sobie, że piosenki tego zespołu były tak fantastyczne, że szkoda byłoby, aby umarły taką śmiercią naturalną, więc postanowiłem wskrzesić po prostu nową aranżację, żeby po prostu poznała również młodzież tę piosenkę. I kierownik zespołu Wiesław Kwinta, a czemu przystąpiłeś do tego projektu?
Znaczy wspólnie z Krzysiem kiedyś żeśmy usiedli przy stole i tak przemyśleliśmy temat, że warto coś zrobić, coś fajnego, co miałoby jakby kontynuację muzyczną, tym bardziej, że Krzysztof był członkiem zespołu Czerwono-Czarni. Ja miałem przyjemność epizod zagrać trasę koncertową z Kasią Sobczyk na przykład, więc... Wow, tego nie wiedziałem. W latach 90. z Kasią Sobczyk trasę koncertową, więc też również jakoś jakby jestem związany z tym. No, mnóstwo sław wtedy i grało, i śpiewało tak, z Czerwono-Czarnymi. Tak, tak. To znaczy, jakby inicjatorem był Krzysiu, wspólnie zmontowaliśmy skład złożony z naszych przyjaciół muzyków, którzy lata również spędzili na estradach i spróbowaliśmy zrobić właśnie ten program. To od razu powiedzmy, kto dzisiaj grał na estradzie. No więc poprosiliśmy do współpracy Kasię Garbaciok, która ma za sobą również karierę wokalną. Artur Kończala, który lata spędził na estradzie, na estradach w sumie. No i pan Przemek Niemiec, który jest znakomitym perkusistą, znanym z grania w wielu znanych zespołach również w Polsce. I Wiesław Kwinta na basie, a na gitarze Krzysztof Bernard. Ten pomysł był znakomity. Chciałeś, żeby zespół nazywał się tak jak poprzednik, czyli Czerwono-Czarni, ale były pewne drobne problemy. Założyciele tego zespołu, którzy mieszkają poza granicami kraju, Wiesław Bernolak, no, perkusista, saksofonista, bizoń i jeszcze paru innych, żyją, mają się świetnie. I od czasu do czasu się spotykają, rzadko bo rzadko, ale spotykają się jeszcze. I od czasu do czasu spotykają i grają. Dlatego na razie no, ja przejąć jako tako tej nazwy nie mogę, gdyż no, jest to mimo wszystko nazwa zastrzeżona dla założycieli tego zespołu. Zadzwoniono kiedyś do mnie z Niemiec, był to jeden z członków zespołu Czerwono-Czarni i powiedział mniej więcej tak, prócz oczywiście długiej rozmowy na ten temat, że kiedyś wam tę nazwę zespołu przekażą. Z pewnością był to pan Piotr Puławski, znany, zgadza się, świetny gitarzysta oraz wokalista. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa, a my spokojnie, z cierpliwością czekać będziemy. Widzę, Wiesiu, że jednak nie ma stałych muzyków. Ten podstawowy trzon jest, ale część się zmienia. Czyżby problemy? To znaczy tak, postanowiliśmy ograniczyć. Mówisz o zmniejszonym składzie tego. Tak właśnie. No, nie jest łatwo znaleźć muzyków, którzy mieliby trochę wolnego czasu. Żałuję, że nie gram. Rozumiem, ja też. Gotów się jestem nauczyć może. Więc byliśmy troszeczkę zmuszeni po wielu próbach zostać w składzie trzyosobowym. Jest on co prawda skromny, natomiast aranżacyjnie jest tak przygotowany, że brzmieniowo myślę wystarczająco jak na te aranżacje, które żeśmy sobie założyli. Krzysztof, który po prostu, że tak powiem, zastępuje również inne instrumenty w swoich aranżacjach, tak to zrobił, że myślę, że brzmi wystarczająco jak na trzyosobowy skład. Ale marzą ci się dęciaki jeszcze? Myślę o trąbie i o puzonie. Sądzę, że w tym takim rockowym naszym brzmieniu takie dwa instrumenty blaszane byłyby świetnym współbrzmieniem. Powiedz tak szczerze, czy jeśli grasz to, co grałeś kiedyś, przed laty, no to nie wiem, prawie pół wieku temu było, nie wymawiam ci oczywiście lat, które masz. Ja pamiętam, że prawie pół wieku temu, więc ja też wtedy byłem młody. 100 lat temu, tak? 100 lat temu. I czy wywołuje to w tobie jakieś wzruszenie, jakieś doznania? Nie wiem, za każdym razem wychodzisz i przypominasz sobie, z kim grałeś, co grałeś. Zawsze tak samo jest. I zawsze przypominam sobie nieżyjącego już Henia Zomerskiego, który zresztą zaangażował mnie do tego zespołu. I szkoda mi również Kasi Sobczyk, szkoda mi Henryka Fabiana. Sporo osób odeszło. Szkoda mi Jacka Lecha, po prostu z nimi po prostu dość długo grałem. I zawsze, kiedy gramy pewne utwory, ta myśl powraca. Mam nadzieję, że mnie słyszycie wszyscy. Na pewno cię słyszą, a Heniu Zomerski to był pierwszy człowiek w Polsce, który zaczął nauczać gry na gitarze i czynił to na piśmie, mianowicie w jednym z ówczesnych, znanych, popularnych czasopism, które nazywało się Radar. I Heniu Zomerski jako pierwszy w ogóle rozpoczął naukę gry na gitarze w gazecie. Ty pewnie nie pamiętasz tych lat.
To znaczy się ja w ten czas początkowałem, zaczynałem uczyć się grać. Natomiast tego akurat faktu nie pamiętam. Ale możesz za to sobie powspominać piosenki, które kiedyś i grałeś, i śpiewano przy tobie, a teraz w nowej formacji, która jest jakby kontynuatorką najpopularniejszego zespołu big beatowego Polski, jednego z najpopularniejszych, Czerwono-Czarni, a dziś występują nasi koledzy pod nazwą... Czerwone i Czarne. Czerwone i Czarne, jeszcze się myli, bo już wkrótce, proszę Państwa, kiedy zostaną wszystkie prawa im przekazane, a myślę, że tak będzie, to rozmawiając z nimi będę mógł powiedzieć Czerwono-Czarni. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję również. 13. Wszystko zdarzyć się może. 13. Świat w różowym kolorze. 13. Nie liczy się strach. 13. Od morza do tak. 13. Kapelusze z głów poważnych zdarz. Jesteś.